Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym niecodzienniku terapeuty. Dzisiaj jest tutaj Kasia Bramańska, która jest terapeutką, jak się mówi, terapeutką uroginekologiczną? Tak. Uroginekolożką. Uroginką. Uroginką. I poruszymy, słuchajcie, sobie temat dotyczący hipertonii na miednicy. Dlaczego o tym mówimy? Po pierwsze, jest to problem, który jest częsty. Dwa, prowadzimy razem warsztat na ten temat, więc temat jest nam dość bliski i zaraz nawet po tym nagraniu jedziemy sobie na prowadzenie warsztatu. W dużym skrócie, jakbyś miała powiedzieć, czym jest hipertonia dna miednicy? W dużym skrócie jest to nadmiernie napięte mięśnie dna miednicy, które w sumie umożliwiają funkcjonowanie kobiecie. Tak, dlatego że słuchajcie, w ogóle temat hipertonii jest mega ciekawy i dotyczy on tego, że nasze ciało kompensuje jakieś braki. Czyli na przykład nie idzie nam cylinder brzuszny, nie działają nam poślady, nie działają nam, nie wiem, część taśmy głębokiej przedniej, na przykład przywodziciele, albo jakieś inne obszary wyżej, niżej ciała. Są pewne schematy, może nie wiem, czy będziemy jakby o nich mówić, jakby które się powtarzają częściej. Natomiast dno miednicy bardzo często kompensuje właśnie te braki w obszarze miednicy. I teraz pytanie jest takie. Co taka hipertonia mięśni na miednicy powoduje? Z jakimi tematami przychodzą do ciebie pacjentki, które właśnie tą hipertonię na miednicy mają? Najczęściej przychodzą po trudnym porodzie, bo ten poród nie poszedł tak, jak powinien i się okazuje w wywiadzie, że najprawdopodobniej ta hipertonia była wcześniej po objawach. A objawy to jest bolesne współżycie, ale współżycie jest takie, to jest takie, że jest problem z włożeniem członka do pochwy i po czasie mija, może być też suchość pochwy. Orgazmy osiągane tylko zewnętrzne, nie chciałabym ich dzielić dojrzałe, niedojrzałe, łatwiej osiągnąć przez to zewnętrzne napięcie. Czy te orgazmy są słabsze? Gorsze, takie niepełne? Coś takiego może powiedzieć? Wiesz co, ja bym tak nie mówiła, bo kobiety sobie to długo wybiorą. Możemy osiągnąć je różną drogą. Zdecydowana większość osiąga to przez stymulację bezpośrednią łechtaczki i one są odczuwane bardziej zewnętrznie, powierzchownie, a są kobiety, które odczuwają przez stymulację tej łechtaczki od środka. I one są odczuwane głębiej. Nawet dużo głębiej. Dobra. Innym objawem będą zaparcia, niezwiązane z dietą. Znaczy dieta też może mieć znaczenie, ale jeżeli te zaparcia są od zawsze. Tak, bo jest część osób, które wiesz, jakby odżywia się dobrze, a te zaparcia dalej są. Tak. I często ten problem, jakby objaw tego nadmiernie napiętego dna miednicy występuje przy problemie bolesnych miesiączek. Tak, i to jest coś, ta ostatnia rzecz, to wydaje mi się, że jest temat, którym pacjentki przychodzą coraz częściej. Zakładamy się, że nie tylko do osób, które siedzą w uroginekologii, tylko po prostu do fizjoterapeutów. Że to w wywiadzie gdzieś pada, że zdarza się, tak? Że chyba te okresy są troszeczkę za bardzo bolesne, niż powinno być. W ogóle mi się wydaje, że to jest świadomość też terapeutów, że wiedzą, żeby na przykład o to zapytać. Też prawda. Bo jeżeli przyjdzie do ciebie pacjentka z bólem pleców, to uważam, że o bolesną miesiączkę trzeba zapytać. Tak, no, jeśli chodzi w ogóle na przykład, my na szkoleniach i w ogóle też byliśmy tak uczeni, ale też tak dalej uczymy, żeby o te problemy trzewne pytać. Zawsze przychodzą pacjenci po prostu z takimi tematami właśnie niespecyficznymi, przewlekłymi, czyli między innymi właśnie o te zaparcie, między innymi o bolesne miesiączkowanie, po prostu każdą osobę. Wiadomo, że mężczyzn nie pytamy o miesiączkowanie. Byłoby to chyba nie na miejscu trochę. Dobra, i teraz tak, fajnie powiedziałaś, bo to znaczy, że te bolesne, ta hipertonia na miednicy może wpływać po pierwsze na zaburzenia ze strony układu pokarmowego, czyli tam zaparcie choćby, na zaburzenia z poziomu właśnie gdzieś tam narządów rodnych i takich podmiotów uroginekologicznych. I jeszcze z pęcherza moczowego. I z pęcherza moczowego. Tak. No. Nie powiedziałaś jeszcze o tym. Nie. Że na przykład parcia na glące, nietrzymanie moczu niekoniecznie musi wynikać z tego, że te mięśnie są osłabione, tylko może być dlatego, że tam jest tak duże napięcie, że nie ma w ogóle możliwości ruchu tego mięśnia. On nawet nie ma szansy zareagować na obciążenie. Tak. I jak sobie rozmawialiśmy, to na przykład hipertonia jest w ogóle takim rzeczywiście powiedzmy nazewnictwem, które jest wyciągnięte z neurostyki, z kinezjologii w ogóle ogólnie i przeszło gdzieś tam do takiego powiedzmy języka potocznego w uroginekologii. Mówi się o tym. Tak, ale wiesz co, bo wcześniej się mówiło, że te mięśnie są po prostu nadmiernie napięte. I hipertonia to jakby mówi o tym nadmiernym napięciu mięśnia. Tak, wiesz co, ostatnio się spotkałem z taką informacją, że na przykład ktoś miał długi poród, ciężki poród, bo te mięśnie na przykład były za silne.
Maciek ostatnio chyba nagrał ten, ten materiał, inspirując się tym, kto rozkminął. I to jest właśnie niekoniecznie, bo one można powiedzieć, że dalej są. To jest dziwne, ale one dalej są słabe, można powiedzieć. Siła to nie jest napięcie mięśnia, bo to są dwa różne parametry pracy mięśnia. Dokładnie. Więc tutaj tak naprawdę znowu jest jakby niedopasowanie napięcia do sytuacji, więc układ nerwowy źle zarządza tymi mięśniami, bo on próbuje ratować sytuację, zwiększając napięcie w jakimś obszarze, które jest związane z tym miejscem, które było niewydolne. Typu nie działa brzuch, bach, napięła się na miednicy, przykładowo. Mhm. Albo nie działa tam gdzieś tam obszar odpowiedzialny za ustawienie kręgosłupa, ruchu kręgosłupa, stabilizację kręgosłupa, bach, napięło się bardziej dno miednicy. I teraz tak, ten warsztat, który prowadzimy sobie, to mi się wydaje, że głównym przesłaniem jego jest to, że praca tam jest super i ona jest często potrzebna i fajnie pacjent pokazywać jakby autoterapię, żeby wiedziały, co tam robić, ale tak naprawdę trzeba byłoby na początku dowiedzieć, jakbyśmy chcieli mieć super terapię, to trzeba by się dowiedzieć, co nie działa, skoro te dno miednicy się napięło nadmiernie, a dwa, dlaczego to nie działa. Mhm. Co czasami ciut komplikuje sprawę, bo się może okazać, że te sytuacje, te gdzieś tam powiedzmy obszary o podwyższonym sygnale rwomiesiowym, które w konsekwencji wychowały nam brzuch i docelowo napięło się nadmiernie dno miednicy i pacjent z tymi objawami na miejsce nam przychodzi do gabinetu, mogą być w różnych miejscach i niekoniecznie to jest miednica. Bo miednica też oczywiście może być, ale jakbyś tak miała określić, w jakich obszarach najczęściej zdarza się pracować, żeby efekt terapii był taki, że te dno miednicy się znormotonizowało. Dobra. Stopy? Ale stopy, bo urazy? Bo urazy najczęściej. Ale to na przykład skręcenie kostki. Tak, to jest, tak, w ogóle jeśli chodzi o kostka, pęcherz, miednicę, brzuch, to jest wyżej. To jest badane, sprawdzone, potwierdzone info, no nie? Że rzeczywiście daje to fajny efekt. Dobra, kolejny taki obszar to jest pępek. Mhm. Kolczyki w pępku, blizny w pępku, laparoskopie jakby tu. Czyli jama brzuszna. Czyli jama brzuszna po prostu. Nie? Tak. Może tak w dużym skrócie po prostu praca. Stąd visceralna terapia ma bardzo fajne efekty, bo skupia się na jamie brzusznej. No nie? Z tymi tak. I to na przykład też tłumaczy, czemu część pacjentek po porodzie przez cesarskie cięcie, o ile ono wynikało z innych problemów, nie jak brak postępu porodu, ma problem na przykład z bolesnym współżyciem potem. Mimo, że tam krocze było chronione, tak, bo się nic nie zadziało. Dziecko nie przeszło przez kanał rodny. Okay. A ta blizna może generować już to nadmierne napięcie. Zdarza się, tak? Tak. I kolejna rzecz to najczęściej twarz. Stawy skroniowo-żuchwowe po aparatach na zębach, urazy. Głowy. Głowy, żuchwy. Tak, tak. I to się jakby też potwierdza pod kątem, wiesz, jakby nawet miejsc bogato nerwionych, które mają tak naprawdę dużą ilość receptorów na cent kwadratowy, które związane są z pierocepcją, z wrażeniami gdzieś tam dotykowymi. To też potwierdza się nie tylko w dnie miednicy, ale w różnych efekt terapeutycznych, że praca z głową, z jamą ustną, z jamą brzuszną, wiesz tam, z stopami daje fajne efekty terapeutyczne, nie tylko jeśli chodzi o dno. Ale rozumiem, że często jest tak, że pracując w tym obszarze też udaje się uzyskać efekty, bo wiesz, jeżeli tak by nie było, to by... Ginekologia nie miała sensu. Wiele osób, które pracują w ten sposób, nie miałyby żadnych efektów terapeutycznych, no nie? Mam pacjentki, które przychodzą od innych terapeutek i miały efekt na przykład, tak? Ale okazuje się, że na przykład wraca. Okay. Albo coś zostało jeszcze niedopracowane, albo na przykład jakiś tam jeden objaw został. To ja też tak długo pracowałam i to daje efekty, tak? Tak samo jak, słuchajcie, no są ludzie, którzy chodzą systematycznie na masaż karku. Daje efekt? No daje, tak? Bo ludzie na to chodzą i odczuwają jakąś poprawę, tak? Czy to rozwiązuje problem tak na stałe? No... Niekoniecznie, tak? Bo to jest też objaw. I tak samo jest na miednicy. Możesz tam rozpracować te mięśnie, ale niekoniecznie będzie to trwałe. Tak i wiesz, jeżeli na przykład wracamy do tego karku, chcielibyśmy mieć fajny efekt na tym karku, to po pierwsze musielibyśmy dowiedzieć się, dlaczego ten kark się spina, a po drugie wprowadzić jakieś pewnie reedukacje, bo zakładam, że pewnego rodzaju postawy, nawyki powodują, że ten kark spinamy, no nie? I tutaj tak samo, no nie? Czyli jakby dochodzimy sobie, dlaczego te dno miednicy się spina, pracujemy sobie na przykład, bo się okazuje, że są zaburzenia w obszarze jamy brzusznej, wisceralnie pracujemy sobie, brzuszek nam się fajnie na przykład aktywuje, w konsekwencji dno miednicy odpuszcza, ale na przykład pacjenta uczymy opcji na przykład, nie wiem, samodzielnej pracy albo prawdziwego toru oddechowego, który był zaburzony,
albo nie wiem, innych rzeczy. Chciałem nawyków powiedzieć, toaletowych. Nawyków toaletowych, o właśnie, nawyków toaletowych. Właśnie, o wiesz co, to jest bardzo fajny temat, który... Wszystkie uroginki o tym mówią. Tak, i wiesz co, i to jest super, bo jednak fajnie byłoby wiedzieć na przykład, jak się dobrze wypróżniać, co robić podczas, wiesz, jak powinno wyglądać, wiesz, w ogóle sam proces... defekacji. Defekacji na przykład, ale tu jest, wydaje mi się, taki pewien problem, dlatego, że ludzie na przykład wychodzą i mówią, kurde, to ja nawet sikać nie potrafię, no nie? No. I wiesz, to jest takie rozchminy. Niby fajnie, no nie? Mhm. Ale ktoś wychodzi, się czuje jeszcze bardziej beznadziejnie, bo on nie potrafi oddychać, chodzić, sikać, srać, jeść i mówi, no. A mam 50 lat. I robiłem zawsze to źle. To powoduje, że czujemy się jeszcze bardziej beznadziejni z tym wszystkim. Jest pewne takie ryzyko, jest taka granica, którą tutaj bardzo łatwo przekroczyć. Wiesz co, ja z zaleceń to, ja tego nie omawiam. Czasami tylko mówię, że tam poszli na stronę przeczytać, jeżeli potrzebują tego więcej. Jedyne co tam, tylko żeby nie przeć, tak? Że to niekoniecznie pomaga, bo się zaciska. I stołeczek pod stopy. Tak. Jakby też nie wymyślam tam, że... No bo jeżeli cała reszta zacznie działać i ten pacjent może nie będzie miał potrzeby parcia, jeżeli ten zwieracz zacznie prawidłowo pracować, nie? Mhm. No skoro masa ludzi dalej sika źle i załatwia się źle, a problemów nie mają, to podejrzewam, że same nawyki nie robią roboty, nie? Tak. Tak, bo to wiesz, chodzi głównie o profilaktykę, że już zrobimy ten temat i ten temat nie będzie wracał. Oczywiście ja jestem za tym, żeby o tym mówić, żeby takie tematy, wiesz, poruszyć w gabinecie, ale jednocześnie fajnie mieć jakiś system komunikacji, żeby jednak pacjent się nie nakręcał, nie wyszedł jeszcze, że jeszcze bardziej po prostu o swojej beznadziejności przekonany, nie? Bo to łatwo kogoś nakręci. Ostatnio właśnie czytam, Maciek podesłał mi materiał dotyczący tematu, jak wstawać z krzesła, żeby nie obciążać swoich kolan. Mhm. Ja mówię, serio? Są ludzie, którzy myślą o tym, jak wstać z krzesła, to nie jest tak, że po prostu wstaję i idę i chodzę. I wiesz, i ktoś, i właśnie widzę komentarze. Ale poduszenie przedmiotu, wstawanie z łóżka, przecież tego jest dużo. No ale wiem, że to jest złe. No? Wiem, że to jest złe, no nie? Teoretycznie, że docelowo jakbyśmy byli, jak jesteśmy zdrowi, to nie ma znaczenia, czy ja, wiesz, wyjdę i podczas wstawania z krzesła moje kolana wyprzedzą stopy, czy nie. Nic się nie stanie. Moje ciało to gotowe. No nie, jakby, no trudno, kolana wyprzedzą stopy. Nic się stanie, damy sobie z tym radę. No nie? Więc tutaj też myślę, że fajnie o tym mówić, wiesz tylko co? Jakiś taki system komunikacji jest potrzebny. Ale też podejrzewam, że jak będziesz miał ciało w dobrym stanie, to nie będziesz kompensował tego wstawania w inny sposób, tylko będziesz wstawał fizjologicznie. Tak. Pytanie, jakby, czym jest fizjologiczne wstawanie? Nie? Jakby to jest... Ale... Takie, które nie boli. Takie, które nie boli. Zabawna sytuacja. Dobra. I teraz tak, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo ja tak obserwuję sobie, pracując z pacjentami, nawet właśnie gdzieś tam z problemami z miednicą, czy według ciebie często jest tak, że ten problem z hipertonią na miednicy na przykład jest, ma jedną przyczynę? Nie. Czyli kombo. Czyli przychodzi pacjentka i to, że po prostu to napięcie tam ma wzmożone, to jest opcja, że coś się dzieje i w jamie brzusznej, to mówisz, tak? I głowa, więcej, jama tak. brzuszna, i stopy, i wszystko. Wskazuje, że i to jest tak, że robisz sobie na przykład, nie wiem, jedną terapię i ktoś się czuje trochę lepiej, drugą, jeszcze fajniej, trzecią i tak po kolei jakby tutaj odzyskujesz jakby tą pracę? Znaczy no jakby... Bardziej mnie interesuje to globalne zdrowie, tak? Mhm. I najpierw z tym pracuję i dopiero potem przychodzi, ale ja dalej mam to nietrzymanie, nie? Mhm. Dobra, sprawdzam rotatory, przywodziciele i tak dalej. Dobra, bo tu jeszcze mamy hipertonię, z tym jeszcze nic nie zdążyłam zrobić. Mhm. Ale wiem, że jak już to opracuję, to raczej się to wszystko poprawia, nie? Okej. Okay. Więc no, zazwyczaj jest więcej pracy. Mhm. A powiedz mi jeszcze, bo jakby wydaje mi się, że dużo osób, powiedzmy, z jakiegoś powodu się troszeczkę boi w temat uroginekologii iść, albo stresuje, bo jest taki... No nie wiem, czy mit, czy nie mit, że kurde, że to zawsze tego pacjenta trzeba badać przez pochwę, przez odbyt i nie. Myślę, że dużo osób, wydaje mi się, że wiesz, to dużo osób jest zniechęconych przez to, że kurde, to jest takie ekstremalnie intymne, że ja będę musiał sprawdzać zawsze i chyba to nie jest dla mnie jednak. Nie, to zależy jakie masz pacjentki, bo jeżeli się skupisz na pacjentkach właśnie z PCOS-em na przykład, z endometriozą bolesnymi miesiączkami, gdzie jakby obszar miednicy to jest tylko skutek. Okay. To prawdopodobnie jest spora szansa, że nie będziesz musiał pracować uroginekologicznie. Mm-hmm. Natomiast no, jeżeli tam rzeczywiście były urazy, to jest kobieta po operacjach i tak dalej, to mimo, że się opracuje parę innych rzeczy, to czasami trzeba w to krocze zajrzeć. Okej, okay. Dobra. Więc
da się to obejść, albo warto wtedy z kimś tam na przykład współpracować. Mhm. Czyli u części pacjentów, tak twoja praca wygląda, tak? Bo pracujesz z takimi pacjentkami, to u części pacjentek sprawdzasz właśnie przez perektum perwaginum, a u innych nie. Tak. Rozumiem, tak? Że u części sprawdzasz, tak, częściej. Jeżeli jest kobieta po porodzie, jest mi już większość ogarnięta, to i to sobie sprawdzę to dno, czy rzeczywiście mi się to pokrywa i to wtedy, no po prostu jak już, to wtedy wiem. Ale na przykład jeżeli to jest dziewczyna, która nigdy nie rodziła i ma problem z bolesnymi miesiączkami, to nie. To nie. Okej, okay, dobra. Więc... Chyba, że przychodzi i naprawdę na tym zależy, bo są takie pacjentki. Tak, że proszę sprawdzić. Tak. Wszystko okej, okay, ale ja chcę, żeby pani sprawdziła. Tak. Proszę pani, wszystko w porządku. Wstałaś mi do pana. Tak to czasami tak wygląda. Dobra, już na przed porodem, nie ma objawów, wszystko jest w normie. No dobra, no jak pani chce, tak. To proszę bardzo. Fajnie. Słuchajcie, jeżeli po prostu jakby chcecie znać opcje pracy, jak pracuje Kasia i jak pracuje ja właśnie w przypadku właśnie namiennicy, to was serdecznie na warsztat zapraszamy i myślę, że mogę was to zainteresować, bo był taki moment, najczęściej jak sobie obserwuję osoby, które pracują w ten sposób, to że był taki moment fiksacji właśnie miednicy, cały czas tylko zróbmy tam ćwiczenia, trening, praca, a teraz jest tak, że wyjdźmy poza, co oczywiście powoduje, że zaczynamy tego patrzeć globalnie, w sumie w miarę o to chodzi. No. I często na przykład terapeutki uro łączą to ze stawami skroniowo-żuchwowymi. To już sporo rzeczy możesz trafić, nie? Tak, ale jednocześnie jest to super, że tak, ale z drugiej strony znowu szukamy jakichś takich dużych algorytmów postępowania, tak. Nie? Co znowu nie znajdujesz przyczyny. Tak. Ale trafiasz w nią czasami. Czasami tak. A tu właśnie chodzi o to, że można jednak, znaleźć. Że fajnie to znaleźć, a nie trafić. Wtedy terapia jest wow, ciekawa i super. Mhm. Nawet dla nas, jak taki detektyw, tak, nie? Głównie, bo głównie jakby wiesz, chodzi o to, żebyśmy my się fajnie bawili, no nie? Mhm. A przy okazji pomogli ludziom. I wszyscy zadowoleni. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo tutaj za uwagę w niecodzienniku takim niestandardnie typowym i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!